Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku wagi i zapraszam do czytania na miesiąc kwiecień 2024. Sprawdzimy, kochani, energię na ten czas, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję także bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale Karty Społeczność na moim kanale znajdziecie pełną ofertę. Zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami, także warto sobie przeczytać, dobrać odpowiedni kamień dla siebie, żeby działał jak osobisty amulet. Moje drogie wagi, zobaczmy miesiąc kwiecień. Z jaką energią wchodzicie do tego miesiąca? As buław. No wow, tutaj mamy działanie, taką energię, pasję, aktywność. Dużo się będzie działo, kochani. To może być nowa praca, nowe zlecenia, nowy romans, nowy związek, poznanie fajnych ludzi. Tak jakby dostaniecie powera, energii do działania. Będziecie tutaj robić coś, co do tej pory wydawało Wam się nieosiągalne, albo po prostu gdzieś tam schowaliście jakieś pasje do szuflady kiedyś. No i teraz ruszycie z nowymi pomysłami, nowymi ideami. Będziecie chcieli zdobywać świat. Także, kochani, tutaj macie bardzo fajną energię. As buław często pokazuje, że jeżeli staracie się o dziecko, to jest idealny czas na to, żeby właśnie zajść w ciążę. To jest energia seksualna i tak jakby też pokazuje właśnie możliwość zajścia w ciążę. Zobaczmy sobie energię na każdą sferę życia i zobaczymy, co nam się pokaże. No więc tak, jeżeli chodzi o Was, kochani, ja widzę tutaj jakby w pracy nie do końca Wam się już podobało to, co tam robicie. Jest jakby oddalenie, odpłynięcie na spokojne wody. Nie czujecie już tutaj spełnienia zawodowego, nie czujecie takiego rozwoju, takiej chęci działania, jakby ktoś Was nie doceniał. No po prostu będziecie chcieli zmienić pracę. Ewidentnie pokazuje mi się chęć zmiany, chęć wyrwania się z obecnego miejsca i ruszenia do przodu. Także tutaj, kochani, karty pokazują, że jeżeli czujecie się wypaleni zawodowo, no to jest najwyższy czas na zmianę, tym bardziej, że towarzyszy Wam energia asa buław. Odejdź, zamknij to, poszukaj lepszych perspektyw, bo świat stoi przed Tobą otworem, a jedyną stałą rzeczą w życiu jest właśnie zmiana. Kochani, zmiany są bardzo ważne, zmiany są istotne, one nas budują, one nas kształtują i dzięki tym zmianom zobaczycie, że można żyć inaczej, zobaczycie inne perspektywy, inne możliwości. No i przychodzi z zewnątrz, kochani, możliwość otrzymania lepiej płatnej pracy, lepszych perspektyw zawodowych. Jeżeli myślicie o założeniu własnej firmy, własnej działalności, również na to jest bardzo, bardzo dobry czas. Także, kochani, nie martwcie się, działajcie. Tutaj generalnie Wam po głowie, z tego co widzę, będzie chodziła chęć ustatkowania się. Nie chcecie już klepać tak zwanej biedy, martwić się o finanse, czy spłacicie zobowiązania, długi. Chcecie po prostu ruszać do przodu i oddać sprawy po prostu wszechświatowi, żeby Wam tutaj pomógł, żeby Was wsparł. Także manifestujcie, przyciągajcie, afirmujcie, myślcie o tym, co pozytywne. Jeżeli chcecie zmian, to sami musicie być zmianą, tak? Więc, kochani, jeżeli chcecie zmienić pracę, działajcie, szukajcie ofert, wysyłajcie CV. Tutaj też macie możliwość otrzymania pracy zdalnej, czyli na przykład jeżeli ktoś lubi podróżować, a trzyma go na uwięzi taka praca 8 godzin w biurze, to bardzo dobrze byłoby właśnie podjąć taką pracę, którą możecie wykonywać z każdego miejsca na ziemi i po prostu online przez telefon i wtedy pracujecie i dodatkowo wypoczywacie, tak? A fajnie, jak można pracować z ładnymi widoczkami, więc w ogóle super. Tutaj, kochani, jeżeli chodzi o dom, rodzinę, czwórka pentakli, właśnie takie martwienie się o pieniądze, o finanse, tu jest też takie zastanawianie się w ogóle w tych kartach, co zrobić z tym fantem. Może chcielibyście na wakacje sobie odłożyć, gdzieś z rodziną pojechać, no i te pieniądze jednak będą Wam chodziły po głowie, tak? Skąd na co wziąć, jak tutaj zaoszczędzić, poodkładać, więc generalnie będziecie skupieni na finansach, na tym, żeby to sobie wszystko poukładać, tak?
No bardzo, bardzo ładne karty. Myślę, że bardzo pozytywnie tutaj się to pokazało. Jeśli chodzi właśnie o osoby samotne, tu mi się pokazuje podróż i poznanie kogoś w podróży. Macie energię strzelca, raka, ryb i koziorożca. Oczywiście znaki są umowne, pamiętajcie, do tego nie ma co się tutaj przyzwyczajać, przywiązywać. Ktoś może mieć ascendent, znak księżycowy, słoneczny na wykresie urodzeniowym, to też ma bardzo wielkie znaczenie. Także tutaj generalnie są energie poznania kogoś w podróży. Ewidentnie w podróży kogoś możecie poznać i tak jakby będziecie się tej osobie przyglądać, ale to jest ktoś bardzo ciepły, bardzo rodzinny, bardzo uczuciowy, ktoś, kto ma fajne pasje, lubi po prostu podróże, lubi naturę. To nie jest na pewno osoba, która jest domatorem. Więc w takich energiach mi się pokazuje ta nowo poznana osoba. Bardzo fajna, warto w to wejść i warto spróbować, tak? Osoby, które się z kimś spotykają, wy możecie pomyśleć o zamieszkaniu razem. Widzę też przed wami jakąś daleką podróż, ale w tej podróży, kochani, może być tak, że możecie się trochę popstrykać. Ktoś może tutaj pałać zazdrością, ktoś może chcieć też. No, zrobić skok w bok, ale to też jest karta, która pokazuje, że ta podróż no, może się za fajnie nie zakończyć. Nie wiem, może na majówkę macie plany. Żeby nie było tak, że tam się po prostu pokłócicie, albo ktoś nagle kogoś innego pozna, bo właśnie w tych podróżach mi się pokazują nowe romanse, nowe znajomości. Więc tutaj też takie ostrzeżenie od kart, żeby na to zwrócić uwagę, bo ktoś może faktycznie gdzieś tutaj no, mieć jakąś ofertę. No i chcieć z niej skorzystać, bo pokazuje mi się trójkąt miłosny, więc też na to warto byłoby zwrócić uwagę, tak? Wiadomo, że się nikogo nie dopilnuje, ale no ostrzeżenie takie jest, to oczywiście nie dla wszystkich, bo no nie każda waga będzie miała tę samą sytuację w życiu teraz. Tak jak mówię, zawsze warto zrobić czytanie prywatne i to wszystko sprawdzić. Jeżeli bierzecie kredyt na dom, mieszkanie, otrzymacie, to widzę tutaj pozytywne rozpatrzenie wniosku w banku. Będziecie się za czymś rozglądać. Widzę tutaj wagi, które pragną już stabilizacji ciepłego domu, swojego konta i będziecie właśnie tutaj poszukiwać nieruchomości, starać o kredyty, ale widzę, że tak jakby ten kredyt będzie przyznany, więc w ogóle super. Zdrowotnie, hormony, sprawy kobiece, puchnięcie organizmu, zatrzymywanie wody w organizmie, na to, kochani, przede wszystkim zwróćcie uwagę. I tak jakby coś z nogami, limfa, opuchlizna nóg, problemy z krążeniem, może jakaś pani po prostu ma problemy z żylakami, z limfą, tak? Warto byłoby sobie zrobić doplera kończyn dolnych i sprawdzić, czy wszystko jest tutaj w porządku. No generalnie miesiąc no taki aktywny, dużo się będzie działo, na pewno zmiany tutaj widzę. Także kochani, nie będziecie się nudzić. Zobaczmy jeszcze kartę wyroczni dla Was. Spójrz z szerszej perspektywy. Tak to, kochani, wygląda. Jeżeli macie ochotę, śmiało zapraszam do kontaktu. Zrobimy czytanko prywatne i zapraszam po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Wszystkiego dobrego, cudownego miesiąca. Pozdrawiam.